Kiedy Matka Boża udaje się do swojej krewnej Elżbiety, aby pomóc jej przy narodzinach jej dziecka, ponieważ już za 3 miesiące był termin i Maryja chciała ogarnąć i dom Elżbiety i Zachariasza, ponieważ byli w podeszłym wieku już, no i samą Elżbietę też ogarnąć, jakoś jej pomóc z tym nowonarodzonym dzieckiem. To kiedy udała się do Ein Karim, Maryja, to doszło do spotkania Jezusa właśnie z tą swoją krewną, z ciocią, z Elżbietą. Jezus w łonie Maryi już był cały, działający, żyjący, świadomy Bóg-człowiek. Mimo że dopiero kilka dni, tygodni od poczęcia Syna Bożego upłynęło, to On już tam był cały. Bo człowiek jest od samego poczęcia. Od momentu, kiedy faktycznie dokonało się to nawiedzenie Ducha Świętego w łonie Maryi, od samego początku już zaistniał Jezus. Jest cały Bóg, cały człowiek. I w tym spotkaniu w Ein Karim dochodzi właśnie do spotkania między innymi Jezusa z Elżbietą, ze swoją ciocią. I to mama, Maryja, przyprowadza Jezusa do Elżbiety. Bardzo ważne są spotkania rodzinne. I nieraz jest też tak, że to nasi rodzice, krewni, może mąż, żona, ktoś inny, druga osoba przypomina o wizytach rodzinnych, żeby kogoś odwiedzić, żeby pojechać do tej cioci, pomóc jej, ponieważ już ma swoje lata, żeby odwiedzić, póki jeszcze po prostu jest na tym świecie, póki jeszcze żyje. I z tego dzisiejszego spotkania Jezusa z Elżbietą możemy się nauczyć właśnie tego, aby nie zaniedbywać kontaktów z dalszą rodziną, aby się spotykać, aby odwiedzać tych, dla których nie ma czasu w ciągu dnia, a są nam bliscy. I często jest tak, że spotykamy się z kolegami, koleżankami, z ludźmi z pracy bardzo często, a z rodziną bardzo rzadko. Niestety przy okazji często pogrzebów czy ślubów. Nie chciejmy tak. Chciejmy się spotkać w innym kontekście. Nawiedzić kogoś w wolnym czasie. Poświęcić kilka godzin na taką wizytę. I bądźmy ulegli. Jeżeli to nie jest mój pomysł, jeżeli to nie jest moja inicjatywa, tylko jak w przypadku Jezusa, On został, można powiedzieć, zaprowadzony przez swoją mamę do Elżbiety. I tak samo Ty możesz być zaprowadzony przez swoją żonę, albo przez swojego męża, albo przez swoich rodziców, albo przez kogokolwiek innego, do drugiego człowieka, do Twojej dalszej rodziny. Bądź uległy, bądź chętna na takie odwiedziny, by ukochać tę osobę, do której się udasz. Tak jak Jezus ukochał Elżbietę, ponieważ nawiedzając jej dom, przyniósł jej błogosławieństwo. Te 3 miesiące, kiedy Jezus był w łonie mamy, u swojej cioci Elżbiety, były czasem niezwykłego szczęścia, błogosławieństwa, zdrowia, siły. Niesamowite nawiedzenie, niesamowite owoce tych odwiedzin. Dlatego pamiętajmy o naszych bliskich. Nie tylko, aby dzwonić, pisać SMS-a, ale żeby się udać. Zobaczcie, Jezus przewędrował w brzuchu Maryi 150 km do swojej cioci i do swojego wuja Zachariasza. Pokonali trud, może 3 dni, 3 noce ich ta podróż kosztowała, żeby na osiołku, czy jakkolwiek udać się właśnie w tę podróż, dotrzeć do celu. Podejmijmy trud z miłości właśnie do dalszej rodziny
i odwiedźmy kogoś. Tak można sobie postanowić właśnie po tym dzisiejszym challenge'u, że nawiążę kontakt z kimś, kogo dawno nie odwiedzałem i sam bądź z drugą jakąś osobą, może całą rodziną, podejmę takie nawiedzenie, podejmę takie odwiedziny, żeby wnieść choć trochę pokoju, radości, miłości w życie drugiego człowieka.